W 83. rocznicę zagłady polskich profesorów we Lwowie biskup Edward Kawa prowadził modlitwę za poległych. Wierni miasta Lwowa przy udziale duchowieństwa uczcili pamięć polskich profesorów, członków ich rodzin i przyjaciół rozstrzelanych przez hitlerowców 83 lata temu na Wzgórzach Woleckich. 4 lipca z inicjatywy Politechniki Lwowskiej i Politechniki Wrocławskiej pod pomnikiem rozstrzelanym profesorom złożono kwiaty. Delegacje uczelni ze Lwowa i z Polski, konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie oraz przedstawiciele władz lokalnych oddali hołd ofiarom. Również Polacy ze Lwowa tradycyjnie zgromadzili się przy symbolicznym nadgrobku z krzyżem, który w 1991 roku postawiły rodziny poległych naukowców. U stóp pomnika złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zaproszenie organizatorów wspólną modlitwę poprowadził biskup Edward Kawa z księżmi obu obrządków. Tegoż dnia z rana w kościele świętej Marii Magdaleny z błogosławieństwa metropolity lwowskiego ksiądz proboszcz Artur Strączewski odprawił mszę świętą w intencji poległych polskich profesorów oraz nowych bohaterów Ukrainy, którzy zginęli w ostatnich dniach wojny. Pan z wami. Módlmy się za zamordowanych w tym miejscu. Chryste, Ty przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Umyły nas, Boże, powyki, miłuj się Twojej mowy, moc Tobie wysłuchaj i pomyluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокій душі усопшого, дуже усопшого, рабів Божих, сьогодні згадуваних. Убитих професорів і їхніх родин, і що постилося, як всяке, то вийшли на добровільне, недобровільне.